Cześć, witam wszystkich. Pora podsumować ten rok 2021. No to cóż, jak się to mówi, lecimy. No bo też na początku, jak widzicie, jest samolot. Świetny zestaw ze Special Hobby Messerschmitt BF-194. Znakomita rzecz, jeden z najlepszych zestawów, jakie kiedykolwiek w życiu skleiłem. Niesamowita precyzja, niesamowita ilość detali, jak na tak mały obiekt. Polecam każdemu, kto chciałby taki model tego samolotu skleić. Następnie Mitchell, North American Mitchell z Airfixa. Też bardzo dobry, choć oczywiście już nie tak zdetalowany, ale bardzo przyzwoita rzecz. Dość łatwa w sklejeniu, choć nie bez absolutnie żadnych trudności, no chociażby ze względu na jego rozmiary. Ale oczywiście również tutaj jak najbardziej polecam miłośnikom tematu. Tutaj z kolei dość już leciwy, ale nadal sprawna rzecz przepakowana przez Hobby 2000, no czyli Arado R234, Arado R234, raczej B2. Cóż, ciekawa rzecz, ciekawa konstrukcja, walka ze smokiem, jak wiecie, ale wspominam pozytywnie, również z nim wszystko było, można powiedzieć, ok. No i tutaj tankietka UE, prosta rzecz, z S-Model do Smoleńska 1941, projektu Smoleńsk 1941. Bez większych problemów ją skleiłem, nawet trochę poprawiłem w paru miejscach. Myślę, że zapisze się pozytywnie w mojej modelarskiej historii. Podobnie jak następny model, czyli ogromny SMU-9 z Das Werk. Muszę powiedzieć, że no swoim samym rozmiarem, samą swoją wielkością robi wielkie wrażenie. Także oczywiście gorąco polecam również wszelkim miłośnikom tematu, choć model jest trudny właśnie ze względu na to, jak bardzo ogromny jest. Aczkolwiek, jak wiecie, sklejaliśmy tu już większy, więc zobaczymy, co będzie w przyszłości. No ale nie wbiegajmy w tą przyszłość jeszcze. Na razie widzicie tutaj PZL P11C z IBG Models. No cóż rzec, bardzo dobra rzecz, jak wszystko z IBG. Więc mogę tutaj oczywiście polecić jak najbardziej. 11 wersji C, każdy zna. Trochę trudny model, ale to wynika bardziej z konstrukcji samego samolotu niż zestawu. Zestaw jest bardzo dobry. No i tutaj oczywiście polecam bez żadnych tutaj wątpliwości. Żołnierze niemieccy, to były zestawy z CMK i Talerii do oczywiście projektu Smoleńsk 1941. Więc jak widzicie, to po prostu ich skleiłem i znaleźli się w projekcie na dioramie, którą właśnie teraz możecie zobaczyć. Tak wygląda. I cóż, no jest to moja najlepsza diorama, więc może na tym poprzestanę. Oczywiście wiadomo, pewne rzeczy można było zrobić lepiej. Myślę, że trochę inaczej bym przygotowywał wodę, gdybym robił coś takiego ponownie. No, myślę, że jeszcze parę poprawek figurką by się przydało, no ale ogólnie nie wyszło źle. I ostatni model skończony w tym roku. Tutaj jest to oczywiście Epotes B2 25B2 Polish Jupiter. Nie, to nie lecą bomby, to fajerwerki strzelają, bo pewnie słyszycie to w tle. No i cóż, bardzo trudna rzecz, niedobrze spolonizowana, ale jeśli ktoś chce, to jak najbardziej może skleić. Przy odpowiednim wysiłku powinno się udać. No to cóż, szczęśliwego nowego roku 2022. Wszystkiego dobrego. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.